Ostatnio w Bundeslidze zrobiło się głośno o dwóch piłkarzach występujących w Berlinie. O Salomonie Kalou, który pokazał, jak wygląda życie Herty w trakcie pandemii, a także o Rafale Gikiewiczu, który ogłosił, że żegna się z Unionem Berlin. Jakie plany na najbliższą przyszłość ma polski bramkarz? Jakie kluby się nim interesują? Między innymi o tym opowiedział w naszym wywiadzie. Rafał, gdybyś wszedł do szatni Unionu Berlin z kamerką, tak jak Salomon Kalou, to jakie zobaczylibyśmy obrazki i czy byłyby tak wstrząsające nie tylko dla Niemiec, ale w ogóle dla całego piłkarskiego świata, jak po tym, co zobaczyliśmy w Hercie? Wiesz co, no, jak ja bym wszedł z kamerką, to ja się przebieram w pomieszczeniu dla hostes, więc jestem tylko tam ja i drugi bramkarz. No, niektórych zawodników, powiem wam szczerze, przez 5 tygodni nie widziałem. Albo ich spotykam tylko na boisku, jak robimy jakieś ćwiczenie razem i trzymamy te ostępy, więc na pewno by były to obrazki inne niż w Big City Club. Bardzo ironicznie to podsumowałeś. Wiesz co, no bo mówi się dużo o Hercie, ale się mówi no jakby nie w tym świetle czy kontekście, jakim się uważam powinno mówić. I te wideo o Salomonie Kalou trochę zaszkodziło całej lidze, jak i nam, Berlińczykom, bo też wiem, że dzisiaj w klubie nam powiedzieli, że przez te jego wideo będą zaostrzone kontrole u nas w klubie, więc no zrobił krzywdę wszystkim i sobie, więc uważam, że to było niepotrzebne. A jak wy jako piłkarze to odebraliście? Bo w Niemczech wiele osób się zastanawiało, czy ten Salomon Kalou zrobił to przypadkowo, czy raczej wręcz przeciwnie, że może chciał wręcz w jakiś sposób sabotować rozpoczęcie Bundesligi. Jak wy to odbieraliście? Więc no ciężko się do tego ustosunkować. Dużo osób, które go zna prywatnie, mówi, że on jest bardzo sympatyczny, roześmiany i dusza towarzystwa, więc może chciałbyś, wiesz, śmieszny, no tylko, że w tym wideo padają takie słowa no, i takie tematy zostają poruszane, no że nie powinno w ogóle to między zawodnikami krążyć gdzieś na WhatsAppie czy na internecie, a co dopiero zrobi sobie transmisję live. I wiesz, no dzisiaj możesz przepraszać, ale w internecie nic nie ginie i wszyscy się z tego śmieją, choć tak jak mówię, no wszyscy zdają sobie sprawę, że to trochę nam utrudnia wszystkim życie. W Berlinie generalnie ostatnio głośno jest o dwóch piłkarzach, o Salomonie Kalou z wiadomych względów, a także o tobie po ostatniej decyzji, którą ogłosiłeś i taki stan, kiedy te lokalne gazety poświęcają tobie tak dużo artykułów, odnoszę wrażenie, że akurat tobie jak najbardziej odpowiada. Odpowiada, ale jestem parę euro w plecy, bo ja zbieram i wklejam do zeszytu wszystkie artykuły, które są ze mną związane, więc tych gazet musiałem sporą ilość kupić. Potem musisz umyć ręce, bo nie wiesz, kto dotykał tą gazetę w czasach korony i tej pandemii. No ale no, mają o czym pisać. No, Bundesliga nie gra. Jeżeli zawodnik wyróżniający się przez 2 lata w klubie odchodzi i nikt nie wie dlaczego, no to jest to gorący temat, tak? No muszą o tym pisać. Wiesz, no też wiem, że zawodnicy, którzy ogólnie chcą przedłużać umowy z Unionem, to pierwsze pytanie na rozmowach z dyrektorem było, czy Gikiewicz zostaje i zespół będzie tak mocny jak teraz, czy będzie słabszy, bo to też jest pytanie zasadne, bo jak chcesz grać w Unionie Berlin i mamy zamiar się utrzymać, to musisz wiedzieć, czy ten zespół będzie silniejszy, czy będzie osłabiony, więc mi to tylko schlebia. Dostałem mnóstwo i od chłopaków z klubu prywatnych wiadomości, nie na grupie, żeby wszyscy czytali, tylko prywatnych wiadomości, ale też sąsiedzi, ludzie zwykli na ulicy mi mówią, że zostanę w ich sercach. Słyszałem, że jakoś tam oprawę chcą zrobić, mimo tego, że stadion będzie pusty, że na którejś tam z trybun moja podobizna była, więc no sympatycznie się to czyta. No nie powiem, to jest nagroda za 2 super sezony, za duży wysiłek. Grałem w niektórych meczach naprawdę z kontuzjami, ale no nigdy nie odpuściłem i chciałem ten Union do pierwszej ligi wprowadzić, tak jak mówiłem, no, od pierwszej konferencji. I chcę ten Union utrzymać, więc jak zrobię to, to będzie misja wykonana i potem już mogą robić ze mną co chcą. Kontrakt mam do 30 czerwca. A w jakich ty stosunkach żegnasz się z panem Runertem, czyli osobą, która odpowiada za politykę budowania kadry? Wiesz co, no jak miałbym to ocenić, to w takich no chłodnych, no. Ani to dobrych, ani to złych, o tak bym powiedział. No. Ja od pierwszego spotkania i jakby od rozmów na temat przedłużenia kontraktu wiedziałem, że to będzie ciężkie. No, to nie jest tak, że ten temat teraz wypłynął i to się, nie wiem, okazało w lutym, w marcu, że Gikiewicz nie zostaje w Unionie. No, klub był przygotowany na tę decyzję, ja tym bardziej musiałem teraz starszego syna przygotować do tej decyzji, bo wiedziałem, że to się pojawi w internecie i ludzie, sąsiedzi, dzieci będą przychodziły i tu mówili, kurde, tata odchodzi, nie będzie grał w Unionie, tak? Ale ja gdzieś tam w głowie byłem przygotowany do tego, też mi nie było łatwo z tym grać, trenować i
zostawiać siebie na boisku, no ale jestem profesjonalistą. No, moim celem jest utrzymanie Unionu w Bundeslidze i mam nadzieję, że po 6 latach, które jestem tutaj w Niemczech, będzie mi dane zostać tutaj w Niemczech, bo się tu dobrze czuję. I mam nadzieję jeszcze tutaj przyjechać do Unionu i się pożegnać z kibicami, którzy będą na stadionie, bo teraz nie będzie mi to dane. No dobrze, ale czy możesz powiedzieć, o co poszło? Czy o pieniądze, czy o długość kontraktu? Czy może o jakieś inne kwestie, jeszcze ewentualną przyszłość, na przykład w drugiej Bundeslidze? Nie, no to nie jest prawdą. No ja na każdy kontrakt, żeby wszyscy wiedzieli, no każdy kontrakt z klubem niemieckim, oprócz chyba, nie wiem, Leverkusen, Dortmundu czy Bayernu, jest tak skonstruowany, że jest pierwsza i druga liga na kartkach zapisana, bo każdy klub, sam wiesz, ta liga jest nieprzewidywalna, tak jak Brema jest nisko w tabeli, Brema może spaść, więc każdy piłkarz ma kontrakt i na pierwszą, na drugą ligę. Jeżeli tego nie zaakceptujesz, to albo jesteś Robertem Lewandowskim, albo Manuelem Neuerem i sobie można to pozwolić. No, ja jestem Rafałem Gikiewiczem i muszę to zaakceptować, więc to nie jest prawdą. Wiesz, nie jest prawdą, co się media wypowiadają, że chciałem za dużo zarabiać i Union Berlin jest dla mnie za mały. Tak? No to nie jest prawdą. No ja chciałem za wszelką cenę zostać w Unionie, bo naprawdę od wtorku do czwartku te moje dzieci i żona płakały i wiesz, jak widzisz płaczącą rodzinę, to i mi się łezka kręci wokół, bo to nie jest łatwe, wiesz, znowu wszystko pakować do tira i znowu szukać nowego mieszkania i nie wiadomo, gdzie będziesz, a już mamy maj. Ale teoretycznie możesz zostać w Berlinie, bo Hertha też niby się tobą interesowała. Big City Club. To były rozmowy, zapytania, nie rozmowy, bo rozmowy to są jak siedzimy w cztery oczy w biurze, byśmy musieli w maskach siedzieć i rozmawiać. No. Ale no, z mojej strony nie ma chemii, nie ma parcia, żeby zmienić czerwoną część na niebieską. Za dużo wygrałem z Unionem, żeby teraz przez ten transfer i parę dudków na koncie więcej to wszystko stracić, więc to jest mi niepotrzebne. Wiesz, znasz mnie też prywatnie. No pieniądze są ważne, gram dla pieniążków, ale to też nie jest u mnie na pierwszym miejscu i dlatego też byłem w stanie odpuścić Unionowi, zejść nawet z moich oczekiwań i się dogadać, no ale nie było chemii jakby między mną a Unionem i od pierwszego spotkania nie czułem, żeby ten Union chciał zatrzymać swojego najlepszego zawodnika, czego no nie rozumiem, ale no każdy dyrektor ma plan, czytam, że chcą odmłodzić zespół, no ja to wszystko akceptuję, choć wiesz, no w tym sezonie i w poprzednim dwóch młodszych za moimi plecami było i do dzisiaj nie zagrali sekundy, więc wiesz, no takie teksty, że musisz mieć młodszego bramkarza, gdzie teraz to wszystko wymierza w takim kierunku, że ci bramkarze, wiesz, ja mam 32 lata, to jak popatrzymy na Neuera czy na Łukasza Fabianskiego, to jestem 2 lata młodszy, tak? Więc no, nie trafiają do mnie takie argumenty, ale jestem pracownikiem klubu i to akceptuję. Spotkaliśmy się, podaliśmy sobie ręce, do końca sezonu mamy jasny cel wspólnie. U mnie na lodówce ciągle wisi karteczka i numerem jeden celem jest utrzymanie Unionu w Bundeslidze, to się nie zmienia. A czy dostałeś jakąś informację, jak będzie wyglądała końcówka Bundesligi pod kątem tego, czy ty w ogóle będziesz grał? Bo Kicker już przygotował taki artykuł, w którym można przeczytać o tym, że szansę dostanie właśnie wypożyczony z Borussii Mönchengladbach Moritz Nikolas, z którym wiązane są pewne plany odnośnie do przyszłości. To znaczy, dyrektor Gladbach stwierdził, że jeśli ten właśnie bramkarz miałby zostać w Unionie, no to musi po prostu grać, czyli siłą rzeczy ty musiałbyś odejść. No dlatego, wiesz, musieli to chyba ogłosić, żeby to się ta lawina i kółeczko się zaczęło kręcić. Choć wiesz, no Bundesliga to nie jest koncert życzeń. No tam sobie mogą pisać i życzyć, żeby ktoś dostał szansę. No na treningu trenuję. No ja od 5 tygodni trenuję w mniejszych grupach. Jak się będę prezentował tak jak na dzień dzisiejszy, no to muszę bronić. No jeżeli Union będzie miał już utrzymanie, to uważam, że mogą wtedy być jakieś zmiany w bramce. Ale na dzień dzisiejszy Union nie ma utrzymania. Więc wszyscy walczymy o ten cel. Klub walczy, żeby zarobić pieniądze za utrzymanie. Klub walczy o to, żeby w tym sezonie utrzymać się i w następnym też grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Więc tym tokiem rozumowania, co Kicker pisze, no to u nas 10 zawodników ma kontrakty do czerwca, to teraz tych 10 zawodników nagle ma nie grać? No wiesz, no to jest nierealne i nie do zrobienia, więc ja trochę się z tego śmieję, no ale muszę o czymś pisać, no. Ja nie mam informacji, nikt ze mną nie rozmawiał, że nagle, nie wiem, mam być trzecim bramkarzem i nie wiem, albo mogę wrócić do Polski, bo nie będę potrzebny. No takiej rozmowy nie miałem. A czytałeś cały artykuł w Kickerze na twój temat? Wiesz to cały nie, no ale wiesz, no ludzie mi podsyłają wszystkie, wiesz, no tu strzelają jak na strzelnicy, to Hamburg, to Augsburg, to Besiktas, wiesz, to ale Union, wiesz, to wszystko krąży. Nie mam na myśli zainteresowania innych klubów, tylko większość artykułów, które pojawia się teraz na twój temat w niemieckiej prasie, to są teksty bardzo pozytywne. Natomiast w Kickerze zauważyli też, że tak, z jednej strony klubowi mogłoby nie odpowiadać to, że ty tak głośno wyrażasz swoje myśli na różne tematy, mam tutaj na myśli ja chociażby mecz z Lipskiem. Trener
mnie wzywa i mówi, że takiego Gikiewicza potrzebuje na boisku, więc wiesz, no, kicker musi coś pisać, no to ja ci to mówię od razu, no. No dobrze, i druga kwestia, którą zauważyli dziennikarze kickera, to znaczy, że masz pewne rezerwy, jeśli chodzi o grę na przedpolu, że jeśli chodzi o sam refleks, wszystko jest super, natomiast na przedpolu mógłbyś się poprawić, albo inaczej, być może Union pod tym względem potrzebowałby lepszego bramkarza. Wiesz co, no to ja ci, jak wiesz, no nie mam statystyk pod ręką, bo jak mi powiedział, że chciałeś o tym porozmawiać, to bym sobie wydrukował trenera bramkarzy. Wziął, no po wrzutkach z rogów straciliśmy parę bramek, ale do tych piłek nie jesteś w stanie wyjść, z których straciliśmy bramki. To jakby jest problemem całego Unionu i gry 1-1, bo takim systemem bronimy. Tam wyczytałem, że gra nogami, wiesz, no gra nogami, no my nie chcemy rozgrywać. Już kiedyś też rozmawialiśmy na łamach polskiej prasy, że Union nie chce rozgrywać. Więc jak kopiesz 40 piłek w meczu tylko na Sebastiana Andersona, no to chciał, nie chciał, każdy zespół ma to rozpracowane i stawia przy nim dwóch zawodników. Jeżeli mój zawodnik nie dotknie piłki głową, to to jest podanie niecelne, więc ta statystyka jest trochę przekłamana, tak? A argumentem moim, wiesz, do tych wszystkich zarzutów, no to ja gram nogami lepiej niż moi konkurenci, więc no, co ja mam powiedzieć? Wiesz, ja to czytam, biorę to do siebie, mam nad czym pracować. Dzisiaj nawet z trenerem bramkarzy rozmawiałem, że to, co gram lewą nogą teraz, a to, co grałem, jak przychodziłem, to jest, wiesz, weltklasę. Więc ja wiem, na czym mam pracować, wiem, jaki zrobiłem progres. I ten trener wie też, co ja potrafię, więc no wiesz, dziennikarze muszą pisać. Ja to, wiesz, czytam, raz nie czytam. Ja wiem, na czym mam pracować, tak jak mówię, no nie pozjadałem wszystkich rozumów i mam 32 lata i uważam, że jeszcze wielu rzeczy się mogę nauczyć. Patrząc na twoje działania, nie tylko w trakcie pandemii, jesteś zawodnikiem, który chyba najbardziej poprawił swój wizerunek w oczach polskich kibiców? Wiesz, no ten polski wizerunek był dla mnie niezrozumiały, bo nikt mnie nie znał i się przykleiła łatka do mnie po aferze z moim bratem, bliźniakiem. Więc nawet na kadrze usłyszałem, nie wiem, czy ci mówiłem, że po zgrupowaniu jeden z trenerów mi mówi, kurde, zmieniłem zdanie na twój temat. A ja mówię, ale jak my się pierwszy raz widzimy, to jakie zdanie mógł mieć trener? Więc wiesz, no, te zdanie się o mnie przyjęło, ale ja za bardzo tego nie rozumiem, bo my wyciągamy jako polskie społeczeństwo dużo wniosków po tym, co wyczytamy na internecie, czy osoba trzecia coś powie. A wiesz, no nikt mnie nie poznał, nikt mnie nie zna prywatnie, bo ja 6 lat jestem w Niemczech i w Polsce rzadko bywam. A przez ten czas, co tu jestem w Niemczech, to masz rację, no. Więcej się o mnie mówi pozytywnie, bo gram w jednej z najlepszych lig w Europie i chętnie się wypowiadam na różne tematy, mam swoje zdanie i jedni to mogą lubić, a drudzy nie, no takie już jest życie, no wiesz, no ilość hejterów znaczy o twojej klasie, więc tych hejterów też mam i muszę z tym żyć. Ale ty musiałeś mieć w takim razie jednego z hejterów gdzieś w gronie twoich znajomych albo zawodników, skoro taka informacja z prywatnego źródła dotarła do jednego z trenerów reprezentacji. Ty się zastanawiałeś, dlaczego selekcjoner bądź któryś z jego asystentów powiedział właśnie takie zdanie, bo to było bardzo wymowne. Wiesz co, nie zastanawiałem się, no śmiałem się żoną z tego tekstu po prostu, no że dlatego ja już kiedyś mówiłem, że ja na tą kadrę chciałbym przyjechać, żeby właśnie ludzie mnie poznali, no ja nie muszę w tej kadrze grać, ale wiesz, no jak przyjechałem z niektórymi chłopakami, do dzisiaj mam kontakt, nie wiem, wczoraj przykładowo potrzebowałem informacji od Bartka Bereszyńskiego, zasięgnąłem numeru z grupy właśnie z tego ostatniego zgrupowania w maju i po minucie jest odpowiedź i prowadzimy konwersację, więc no poprzez te zgrupowanie ja więcej zyskałem też w oczach innych zawodników, którzy mogli mnie poznać, bo tak jak mówię, no mało osób mnie znało, bo wyjeżdżając w tym 2014 roku z Polski, w tej lidze nie miałem tylu meczów, w tej polskiej lidze nie mówiło się o mnie dobrze czy niedobrze, ale bardzo mało się mówiło. Więc ja tym zgrupowaniem więcej zyskałem właśnie jako człowiek, bo ja wiedziałem, że umiem piłkę łapać. No jak utrzymujesz się 6 lat w Niemczech, to tych, wiesz, polskich zawodników jest 5 czy 6 w Niemczech, a ja 6 rok tutaj jestem. No ale zyskałem jako człowiek i te wartości takie życiowe poznali mnie jako człowieka, że wiesz, że dużo mówię, jestem wygadany, mam swoje zdanie, ale jestem normalnym chłopem. Masz ofertę z Sampdori, że odzywałeś się do Beresia, czy zupełnie przypadkowo? Nie, Sampdori nie mam, przypadkowo się odzywałem, ale no tam wiesz, różne słuchy chodzą, że w tych Włoszech też nie jest kolorowo, więc włoski kierunek na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę u mnie. A jaki kierunek wchodzi w grę, bo tutaj nie wiem, czy to jest przypadek, czy po prostu taki zbieg okoliczności, że rozmawiam z kolejnym piłkarzem z Polski, którym interesuje się Besiktasz. Faktycznie jest taki temat, bo o tym można było przeczytać w niemieckich mediach. Wiesz co, no jest, no kontaktowały się ze mną osoby, no tylko wiesz, no prasa turecka zaczęła pisać, to wiesz, ci kibice są tyle zwariowani, że mojego Instagrama przeciążają i nie jestem w stanie dojść do normalnych wiadomości, bo jest tylko come to Besiktas, wysyłają te, wiesz, orły do mnie, to jest bardzo miłe.
wiesz, dużo dziennikarzy dzwoniło, prosiło o komentarz, choć ja też się staram nie wypowiadać, bo nie chcę, żeby właśnie tutaj w Unionie pomyśleli, że już odfrunąłem, nie myślę o tym sezonie, a już myślę, co będzie w lipcu, więc też odmawiam komentarzy. No powiem ci tak, no dla mnie priorytetem jest zostanie w Niemczech. No jeżeli miałbym pójść czy do Besiktasu, czy do innego tureckiego klubu, bo też z innych tureckich klubów mam zapytania, to po pierwsze musi to być miasto, które jest niepozytywne, ale jest dla mojej rodziny odpowiednio, tak? I na ten temat rozmawiałem ze specjalistą, czyli Adrianem Mierzejewskim. Mam informacje, gdzie można iść, gdzie lepiej nie iść i nawet jak się zapłacą, nie wiem, trochę dudków więcej. A jaki był najgłośniejszy klub, który kiedykolwiek się tobą interesował? Nie tylko teraz. No francuski jeden, angielski jeden. Ale nie będę mówił proszę o nazwy. Nie będę mówił nas. No słuchaj, mogłem być kolegą Łukasza Fabianskiego, to ci powiem zimę. Jak złapał kontuzję, miałem telefon, bo bramkarz Midel Zboro przechodził testy, miał problemy i dostałem telefon, że jak drugie testy okażą się problematyczne, to w zimę są w stanie zapłacić i mnie ściągnąć. Choć ja to odrzuciłem, bo jak wiem, jaką Łukasz ma tam pozycję, jak miałbym tam pójść tylko na parę meczów, choć to i tak by było moje spełnienie marzeń w Premier League zagrać, to wiesz, i w tak wielkim klubie. Ale wiem, co by było potem, więc no, też pójście do wielkiego klubu w cudzysłowie tylko po to, żeby być zmiennikiem. Nawet dzisiaj teraz przed rozmową dostałem z Włoch no, zapytanie, czy mnie interesuje pójście do wielkiego klubu na dwójkę. No nie interesuje mnie, więc mogą mnie tam zapłacić, nie wiem, 1 000 000 euro więcej, no ale tam nie pójdę. No. Po prostu, ja chcę grać, mam cele sportowe i wiesz, i tak jak mówię, no pieniądze są ważne, ale jak jestem już na tym poziomie, to te pieniądze są odpowiednie, że spokojnie sobie mogę żyć, odkładać i funkcjonować. Więc pójście na dwójkę i bycie rezerwowym, tak jak we Freiburgu i kopanie piłki raz w tygodniu dla pierwszego bramkarza przed meczem, no odpada u mnie. A czy ty zastanawiasz się, gdzie byłbyś teraz, gdyby nie fakt, że generalnie we Freiburgu spędziłeś sporo czasu na ławce? Wiesz co, no mówiono by o mnie, tak jak nie w tym złym momencie o tym Aleksandrze Newbel, tylko mówiono by o mnie, że jestem nowym Manuelem Neuerem, tylko że z Polski, no. Skąd takie przekonanie? Jakbym miał już 3,5 sezonu rozegrane w Niemczech, to mimo 32 lat i tego, że jestem Polakiem, bo jakbym był Niemcem, to też by się tutaj w Niemczech więcej o mnie pisano. Nie pisałoby się o tobie więcej, Rafał, o tobie się i tak pisze wystarczająco dużo. Ale no jeszcze więcej, pod kątem jakby wiesz, większych klubów i pod kątem transferowym, to po 3 sezonach rozegranych, jakbym we Freiburgu grał 2 sezony, a tylko siedziałem na ławce, zagrałem 4 spotkania, to jestem przekonany dzisiaj, że rozmawialibyśmy, ale już by tu koło laptopa by miał, wiesz, grube nazwy, bym ci mógł powiedzieć, gdzie nie i tak, gdzie idę, no. A z drugiej strony zastanawiasz się, jak potoczyłaby się twoja kariera, gdybyś w pewnym momencie na przykład nie wylądował w rezerwach Śląska, albo gdybyś generalnie, będąc bardzo młodym zawodnikiem w Polsce, potrafił czasami gryźć się w język? Dzięki temu, że byłem u trenera Beceli w rezerwach Śląska Wrocław, powiedziałem, że mam jelitówkę i w tajemnicy pojechałem na test do Eintrachtu Braunschweig, to jestem 6 rok w Niemczech. No nigdy w życiu bym nie pojechał, bo jak popatrzysz, ilu polskich zawodników wyjeżdża do Ligi Niemieckiej, czy do pierwszej, czy do drugiej ligi, to albo to wyjeżdżał Łukasik i Kosecki z Legii Warszawa, a nikt z innych zespołów nie wyjeżdża. No i Waldek Sobota się do dzisiaj utrzymuje, więc tych zawodników polskich jest naprawdę tutaj mało, bo zawodnikowi z pola jest bardzo ciężko pod kątem techniczno-taktycznym się tutaj odnaleźć. A bramkarzy w ogóle tutaj nie ma, bo mają Niemców bardzo młodych i jeżeli popatrzysz, że 20-letniego Niemca z Bayernu pół Bundesligi chce na wypożyczenie, a on grał tylko w trzeciej lidze teraz obecnie, no to jest tu ciężko się załapać, a ja 6 lat tutaj jestem, więc nic bym nie zmienił. No to, co miało być, tak jest i uważam, że powtórzyłbym tą samą decyzję i we Freiburgu, znowu bym poszedł do Freiburga, bo od Andreasa Kronenberga nauczyłem się tyle, że mimo tego, że przez te 2 lata nie grałem, to na tyle to sprofitowałem i ciężko pracowałem, że to, co robię tu w Unionie, to właśnie dzięki jego pracy we Freiburgu. Ale czego konkretnie się nauczyłeś? Bo Freiburg generalnie dobrze szkoli bramkarzy w Bundeslidze, o czym najlepiej świadczą przykłady Birkiego czy Baumana. Czego tam się nauczyłeś? Wiesz co, decyzyjności. No. Nie ma zawahania w głowie, wiesz co ma zrobić, ale to poprzez różne wiesz, głupie ćwiczenia, no, z okularami migającymi, rzuca sobie woreczkami takimi, wiesz, z grochem do góry, tak? No wiesz, to się wydaje śmieszne, ale potem, wiesz, on rzuca do góry, mówi czerwony kolor, a potem biegnie z tobą sam na sam kramarić i się nie zastanawiasz, tylko ten kolor masz przed oczami, że on jest tym czerwonym kolorem, do niego wychodzi, skracasz kąt i łapiesz piłkę. Ten trener we Freiburgu, bramkarzy, mi powiedział, że uczę się szybciej niektórych rzeczy jak Baumann, który był u niego we Freiburgu, bo on zawsze to negował i uważał, że tak inaczej trzeba robić.
I on powiedział, że jak dostanę szansę w Bundeslidze, to jest pewien, że sobie poradzę. Bundesliga jest taką ligą, która można powiedzieć, że uchodzi za rozgrywki, które wyznaczają poszczególne trendy. Że poszczególni trenerzy na przykład decydują się na pomysły, które później są wdrażane w kolejnych ligach, na przykład w polskiej ekstraklasie. Więc powiedz, w jakim kierunku to wszystko może pójść i czego my możemy się nauczyć od Bundesligi? Mam na myśli kluby piłkarskie. Więc na moich klubach, w których byłem, no to czy Thorsten Lieberknecht pracował 14 lat, trener z dyrektorem razem wzięci, czyli jadą na jednym wózku. Czyli to jest jedna rzecz, którą w Polsce trzeba by było zmienić, że trener z dyrektorem siedzą obok siebie na ławce rezerwowych i mają tą samą myśl. I nie ma tak, że trenera wyrzucają w Polsce i nagle przychodzi nowy dyrektor i ściąga 8 czy 9 nowych zawodników, bo ta myśl jest kontynuowana poprzez dyrektora. I czy w Braunschweig, czy we Freiburgu ten dyrektor z trenerem Christian Streich jest tam ponad 20 lat, więc ja miałem szczęście trafiać do takich klubów, które są od podstaw, mają silne nogi i to nie jest potwór na wykałaczkach, tylko to są kluby mniejsze. Polska Liga powinna w tym kierunku i że to nie jest co okienko 5 czy 8 nowych zawodników przychodzi, każdy dyrektor ma inny pomysł, tylko to powinno być tak, że ten dyrektor, pod dyrektora jest wybierany trener i ten trener z dyrektorem pracują na sukces tego klubu jako klubu, nie jako zespołu piłkarskiego, tylko jako klubu, bo u nas Urs Fischer idzie na U19, idzie zobaczyć juniorów, którzy trenują obok na stadionie w bazie juniorów Unionu Berlin i z dyrektorem mają plan, jakiego juniora od nowego sezonu dać do pierwszego zespołu, którego wypożyczyć, bo za 2 lata będzie w Unionie odgrywał taką i taką rolę i to nie patrzymy tylko, co będzie do czerwca, tylko patrzymy w dłużej perspektywie, wiesz, hej do przodu, a nie patrzymy tylko, żeby się utrzymać w lidze, ale co będzie za 2-3 lata, to już nie mamy pojęcia. No. A powiedz, czy ta sytuacja, w jakiej znalazłeś się teraz, to znaczy będziesz piłkarzem wolnym, będziesz mógł podpisać kontrakt z jakimkolwiek klubem, będziesz chciał, jak ty to wszystko odbierasz i czy będziesz, powiedzmy, stratny, biorąc pod uwagę pandemię, to znaczy, czy ty liczyłeś na przykład na wyższy kontrakt niż ten, jaki możesz dostać teraz, o ile możesz być stratny, tak mówiąc wprost? No ja się jestem stratny, bo się rzekłem pensji, i się śmieję, że do tego lipca żonę wysłałem do Polski i zaciskanie pasa jest, no bo to jednak wiesz, no dużo część zarobków musieliśmy zostawić, ale bez oddania tych zarobków nasz klub jako Union Berlin nie mógłby funkcjonować, więc ja już miałem z tyłu głowy, że w tym Unionie najprawdopodobniej nie zostanę i tak wyszedłem pierwszy przed szereg i powiedziałem, że te parę procent mogę oddać. Bo uważam, że bez tego sygnału ode mnie no, reszta zawodników mogłaby nie pójść i to tak szybko mogłoby się nie stać, że praktycznie każdy klub się szybko dogadał ze wszystkimi zawodnikami, ale czy to jest 10, czy 20, czy 30%, to każdy klub ma większe czy mniejsze straty i to jest wiesz, jakby uzależnione od budżetu, więc mój nowy kontrakt będzie stratny. To nie jest idealna sytuacja dla osób, które są abluze fraj, czyli z kartą na ręku i nie trzeba za nie płacić. Ale odwracając sytuację, było parę klubów, w których jakby jestem 4. czy 5. na liście transferowej na pozycji bramkarza, a po tej pandemii jestem 1. czy 2. Jest dywagacja, czy bierzemy Gikiewicza, czy nie, bo trzeba sobie zdać sprawę, że kluby, które chciały bramkarza za 7 czy 8 milionów euro kupić, teraz sobie na to nie mogą pozwolić i wezmą zawodnika ofensywnego za te pieniądze. A jak bramkarz, który jest za darmo, a w Bundeslidze jestem ja i Rensing za darmo do wzięcia, więc nie ma wielkiego wyboru, a ja gram, Rensing nie grał, więc jakby ja prezentuję przez 2 lata solidny poziom tu w Unionie, więc ktoś, kto sobie zdaje z tego sprawę, może tego Gikiewicza wziąć za darmo, nie podejmuje ryzyka, nie wydaje 5, 6, czy 7, czy 10 milionów euro na transfer, daje mu, wiesz, fajną wypłatę, ale i tak budżet, nie wiem, 3-letniego kontraktu to nie jest 12 milionów euro, a to są, nie wiem, 2-3 miliony euro, więc uważam, że jestem stratny, ale suma summarum ja zawsze patrzę na to pozytywnie, że to może być tak, że mogę na tym dobrze wyjść. Rafał, tak na koniec, jesteś osobą bardzo pewną siebie, ale może zdecydujesz się na szczerą i merytoryczną odpowiedź. Ile klubów Bundesligi ma dzisiaj lepszego bramkarza od ciebie w twoim odczuciu? Jest to ciężkie pytanie. Zaraz szybko sobie to tutaj w głowie poukładam. Uważam, że 6-7 bramkarzy prezentuje, wiesz, to międzynarodową klasę i to są naprawdę kozacy na swojej pozycji, jak Burki, Gulaszi czy Neuer, czy Jan Sommer. To są, wiesz, no to są bramkarze, na których przyjemnie sobie czasami na rozgrzewce przed meczem, jak tam mogę popić wodę w bidonie i robi inne ciszenie mój rezerwowy, to patrzę, co robi Jan Sommer, czy proszę znajomego, żeby nagrał jego rozgrzewkę na telefon komórkowy i po meczu sobie oglądam, bo musisz sobie wiedzieć, że o tych lepszych możesz się zawsze czegoś nauczyć, więc ja będąc na kadrze nauczyłem się od Łukasza Fabianskiego takiej
ekscelencji w wykonywaniu każdego ruchu. On jest perfekcyjny, czy w wykopie, czy w złapaniu, on to robi tak wizualnie perfekcyjnie, że to naprawdę jest jak w podręczniku. Nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, ale no, będąc i obcując z lepszymi bramkarzami czy zawodnikami, jesteś w stanie naprawdę dużo rzeczy się nauczyć, ale musisz tego chcieć i musisz się chcieć uczyć. No nie możesz myśleć, że ty jesteś już kozak i nie musisz nic robić i wszystko poprawić. Nie, no ja, słuchaj, no musisz być wiedzieć, że jesteś kozakiem, bo inaczej wychodząc naprzeciwko Lewandowskiego teraz, jak zaczniemy Bundesligę, no to pomyślę, kurde, urodziła mu się córeczka i zaraz mi 4 bramki wwali, nie? No nie możesz tak myśleć, no nie możesz tak myśleć. No ty musisz myśleć, ja jestem Gikiewicz, jestem w małym klubie, ale na boisku się dzieją rzeczy niewyobrażalne i pieniądze nie grają. I trzeba to powiedzieć, tak jak wspomniałeś, my pokonaliśmy Borussię Dortmund, która jeden piłkarz jest warty więcej od naszego całego klubu. Oni tu do nas przyjechali, ale właśnie tak jak powiedziałeś, tą chęcią biegania, tą taką energią pozytywną i tymi kibicami, z którymi jeszcze do tej pory graliśmy, my ich po prostu zjedliśmy na swoim stadionie. Oni są lepsi piłkarsko, to trzeba sobie powiedzieć, mają lepszych piłkarzy, ale przez 90 minut nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli trener powiedział, że jeżeli my przebiegniemy odpowiedni dystans, to znaczy, że ten zespół przeciwny ma mniej pola do grania piłką. I to jest dla nas szansa, tak? Jeżeli wyjdzie z pressingiem nawet na Bayern i Bayern zrobi błąd blisko swojej bramki, to masz mniej metrów do pokonania, żeby dla tego Manuela Neuera strzelić bramkę, więc no musi wierzyć w swoje umiejętności, ale musisz sobie zdawać sprawę, że są lepsi od ciebie, są gorsi od siebie, ale ja szanuję miejsce, w którym jestem i wiem, że uwierz mi, każdy bramkarz ekstraklasy by chciałby się ze mną zamienić dzisiaj na miejsce, w którym ja jestem i wiem, ilu bramkarzy na świecie chciałoby być w Unionie Berlin w tym momencie w 2020 roku, więc ja jestem wdzięczny to, co mam, szanuję to bardzo, nie zwariowałem, wiesz, trzymam kontakt z glebą, ale wiem, co potrafię i wiesz, i to jest też moja siła, uważam. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.